Ewelino, tym razem spotykamy się na gali finałowej w amfiteatrze w Ustroniu. Wybory Miss Wakacji 2022. Nie mogę Cię nie zapytać, dlaczego Twoja firma Diamentowa została partnerem danego wydarzenia? Bo międzynarodowe wybory Miss, międzynarodowe, wszędzie na świecie rozpoznawalny jest diament. Myślę, że nawet jak nie ma cywilizacji w buszu, ludzie poznają, że diament to jest coś niebywałego, coś wspaniałego, pięknego. W niektórych krajach diament jest uznawany za łzy bogów, za energię przenoszoną przez bóstwa na ziemię, bo nie mają jeszcze takiej cywilizacji czy wiedzy, jak my mamy w Europie. Niemniej zawsze jest uważany za coś pięknego. Wybory Miss to wybory najpiękniejszej kobiety, więc wszystko jest spójne. Dodatkowo pamiętamy Marilyn Monroe, która mówiła, że kobiety kochają diamenty. Pamiętamy film Śniadanie u Tiffany'ego. Wszystko mi się składało w jedną całość i stwierdziłam, jak mi zaproponowano, że nie może naszej firmy tu zabraknąć. A powiedz, Ewelino, za każdym razem, kiedy Twoja firma jest partnerem konkretnego wydarzenia, fundujesz pewną niespodziankę. Czym nas właśnie w tym roku na tej gali finałowej wyborów Miss Wakacji zaskoczysz? Zarówno jak i publiczność, jak i organizatora. Będą dwie niespodzianki. O jednej nie mogę mówić. Taka jest umowa z organizatorem, że na scenie, jak już będzie wybrana najpiękniejsza pani, to będzie ta największa niespodzianka. Natomiast dla wszystkich poza paniami mamy niespodziankę, jak zawsze, losowanie upominku od naszej firmy wśród naszych produktów. Osoba musi nam wypełnić ankietkę, w której jest proste pytanie, które nam jest potrzebne później do prowadzenia statystyk, żebyśmy wiedzieli, jaka jest wiedza o diamentach, o złocie na tym terenie. A w zamian za to wśród osób losowany jest upominek. Myślę, że zawsze jest to bardzo dobra zabawa, okazja do poznania naszych produktów. Zawsze i dzisiaj wieczorem też będzie nasza gablota. Będzie można obejrzeć kolorowe diamenty. Żółty, czarny, niebieski, różowy. Będziemy mieli mikroskop, więc każda osoba, która podejdzie, będzie mogła szczytać na rondyście numer certyfikatu. Będziemy pokazywali, jak sprawdzić, czy certyfikat i diament stanowią parę. Czy rzeczywiście jest to ten diament do tego certyfikatu. Jak w ogóle sprawdzić, czy jest to diament i jakie laboratorium powinno wydać ten certyfikat i gdzie szukać tego numeru. Więc cała wiedza, która jest niezbędna do zakupu, zainwestowania w diamenty, bądź zakupu pięknych biżuterii za nierzadko duże pieniądze i nie dania się naciągnąć. Dzisiaj będzie. Zapraszamy do naszego stoiska, zapraszamy do amfiteatru. Piękne kobiety, no i my też będziemy mieć na pewno same piękne w gablocie. A Ewelino, czy tobie właśnie kandydatki, które tutaj które obok nas znajdują się na scenie, nie kojarzą się tobie z takimi brylantami? Oczywiście na początku są brylanty, a potem dopiero któraś z nich zostanie tym prawdziwym, tym diamentem, oszlifowanym już. Pewno są nieoszlifowane, bo są bardzo młode. I myślę, że to nie tylko wybory, ale potem też życie. Na pewno takie wybory to jest taki krok bardzo duży, jak obserwuję nasze Miss Polonie. Bardzo często nasze Miss Polonie, w ogóle kobiety, które wygrały konkursy piękności w Polsce, idą później dalej. I to im daje takie otwarte drzwi do biznesu, do telewizji, do aktorstwa. To zależy, co kobieta chce robić. I dopiero wtedy się zaczyna to miejsce, gdzie się diament zaczyna szlifować. Czyli jeśli kobieta wygra, to nie może się tym zachłysnąć. Tak samo jak wśród sportowców jest. Jak się wygra pierwszy medal, nie można się tym zachłysnąć, tylko pracuje się dalej, bo wtedy można osiągnąć dużo, dużo więcej. A to jest tylko ułatwienie. Więc myślę, że ta osoba, która wygra, ta dziewczyna, która wygra, to ma takie otwarte drzwi, te, które inne dziewczyny będą musiały nadal wyważać. A ona albo z tego skorzysta, albo nie. No, życzę dziewczynie, żeby skorzystała, bo pewnie może bardzo dużo w życiu wtedy osiągnąć. A na co przede wszystkim ty zwracasz uwagę przy ocenianiu poszczególnych kandydatek? Ja powiem, co cenię u ludzi ogólnie. Bez względu na urodę, uroda pewnie jest dodatek, bo zawsze się komunikujemy szybciej, nawiązujemy relacje z osobami, tak psycholodzy twierdzą, niby ładniejszymi. Natomiast ja osobiście bardzo cenię zasady, etykę, wiarygodność, szacunek do innych ludzi. No i przede wszystkim myślenie. Jak ktoś jest mądrym człowiekiem, ma etykę, ma zasady, a dodatkowo jeszcze myślę, jest takie coś, że mówimy, że właśnie ktoś coś w sobie ma. Ja cenię ludzi energicznych. Nie lubię ludzi niedecyzyjnych, nawet jeśli ta decyzja jest zła, ale jest etyczna, jest zgodna z tym człowiekiem, to lepiej mi się pracuje czy dogaduje z taką osobą, niż z osobą, która nie bardzo wie, co ma ze sobą i z życiem zrobić. I myślę, że to takie konkursy bardzo szybko weryfikują, bo dziewczyny muszą coś o sobie powiedzieć i już widać, która z tych dziewczyn przyszła tutaj, żeby zabłysnąć i zrobić sobie zdjęcie, a która ma jakiś plan na dalszy ciąg życia i wykorzysta ten moment. I myślę, że jury też bierze to pod uwagę.
Ewelino, jak w Twojej firmie udaje się być obecnym na wszystkich najważniejszych wydarzeniach w kraju? Tak jak poprzednio widzieliśmy się na uroczystej gali finałowej wybory Miss Egzotika, a tym razem widzimy się na uroczystej gali finałowej wybory Miss Wakacji. No ja mam sporo już po tych 15 latach pracy zaufanych pracowników, którzy jak ja nie mogę być, to wiem, że pojadą, że zawsze pomogą. No i nie ma takiej sytuacji, jeśli jesteśmy domówieni na event, no raz, że wybieramy sobie eventy, nie na każdym evencie chcemy być, ale jak już sobie wybierzemy, nie ma takiej sytuacji, która by nas powstrzymała. No z ciekawostek powiem, wczoraj, no mieliśmy być tutaj wczoraj, żeby już wszystko naszykować, zepsuł nam się zupełnie nowy samochód i tak był świeżo kupiony z salonu nowy samochód. No koledzy po prostu staną na środku autostrady, więc 5 godzin żeśmy czekali na samochód zastępczy. Ale dzisiaj jesteśmy, wszystko udało się dograć. Firma nadal pracuje w Warszawie, bo jest nas tyle i na tyle odpowiedzialne osoby, że nic się nie zawaliło. Trzeba być przygotowanym po prostu, że takie niespodzianki w życiu się zdarzają. I myślę, że już mam taką wypracowane grono, które współpracuje ze mną, osób, na których mogę polegać. Każdy z nich jest w stanie mnie prawie w 100% zastąpić, że na każdy event, na który będziemy chcieli pojechać, damy radę. Jeżeli chodzi o... Czy mogłabyś być naszym widzom, choć w skrócie przedstawić ofertę Twojej firmy? Czym Twoja firma się wyróżni się i co macie do zaoferowania? Przede wszystkim diamenty. Diamenty inwestycyjne, również jubilerskie. Robimy też na zamówienie biżuterię, czyli jeśli ktoś sobie wymyśli jakiś wzór biżuterii, pierścionka zaręczynowego, ostatnio stały się modne sygnety z czarnego złota z białymi diamentami. Była moda na białe, tak zwane białe złoto i różowy diamencik, teraz jest moda na sygnety właśnie z czarnego złota. Wszystko zrobimy, na pewno będą dużo dogodniejsze ceny niż w dużych sklepach galeryjnych. Będzie certyfikat, czyli diament włożony w biżuterię będzie nadal inwestycją. Wytłumaczymy wszystko, my też świadczymy cały serwis, czyli ułożymy portfolio, odkupimy w razie czego diament od klienta, jeśli nie będzie miał ochoty sprzedać go gdzie indziej. No pełna opieka. Jesteśmy 15 lat pod tą samą nazwą, w tym samym miejscu, sprzedajemy to samo. Myślę, że to jest największa wiarygodność firmy. Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy oraz dokonaniem zamówienia, w jaki sposób mogą to uczynić? Gdzie można Waszą firmę znaleźć w mediach? ATT Investments. Ja się nazywam Ewelina Tobiasz. Wszystko jedno, co wstukamy, czy w YouTube'a, czy w Google'a, czy ATT Investment. Polska, no bo Czechy to jest nasza spółka matka, natomiast i tak przekierują do nas, do Polski. No albo Ewelina Tobiasz ATT i zawsze znajdziemy i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku. Zapraszamy. Wiem, że Twoja firma również wyróżni się na polskim rynku tym, że za diamenty, za Wasze produkty można również płacić kryptowalutą. Czy faktycznie tak jest? Diamenty właśnie dają taką możliwość, że można i gotówką, i przelewem, i kryptowalutą, czego nie dają bardzo często nawet nie inwestycje, tylko firmy nie dają takiej możliwości, bo się nie chce, bo tak jest łatwiej. Natomiast co jest fajne w diamencie, że jest anonimowy. Diament można kupić na anonimowy paragon, nikt nie wie, że to mamy. A to przy inwestowaniu myślę jest bardzo ważne, dlatego że w ogóle nie lubimy się chwalić, nie lubimy, jeśli już mamy jakiś majątek, nie lubimy tego pokazywać. Do urzędu skarbowego to źle brzmi, ale no, nie lubimy po prostu pokazywać, co mamy. Rzucę hasło, jest ustawa o przyjęciu dóbr na obronność. Myślę, że każdy zainteresowany sobie wygoogla, będzie wiedział, co to jest. I między innymi dlatego warto w diamenty.